No dobrze, ale na przykład będzie się pan czuł bezpiecznie, nie sprowadzając bramkarza, kiedy odejdzie Radosław Majecki? No, bramkarz to jest jedna z pozycji, którą patrzymy. Wiadomo, że mamy Radka Cieżniaka, który jest doświadczonym bramkarzem, no i mamy dwóch młodych bramkarzy, którzy nie mają doświadczenia. Szczególnie Czarek Miszta, który dzisiaj jest na wypożyczeniu w Radomiaku, ale patrzymy na niego jako bardzo duży potencjał. Tak samo Wojtek Muzyk, który jest z nami i pokazał, że potrafi bronić. Także, ale no, niewątpliwie, jeżeli myślimy o pucharach europejskich i grze w grupie, w fazie grupowej, no to jest pozycja, którą musimy wziąć pod uwagę i zobaczyć, czy tutaj będziemy potrzebować jeszcze dodatkowego wzmocnienia, czy nie. Te uzupełnienia, znaczy ta przebudowa Legii miała taki pewien wspólny rys, tak jak jeśli chodzi o sztab, to już są polscy specjaliści, to tutaj no jednak sporo było takich nastawienia na piłkarzy sprawdzonych jakoś w polskim środowisku, czyli albo tak jak Paweł Wszołek, Igor Lewczuk wracających z zachodu już z doświadczenia w Ekstraklasie, albo tak jak Gwilia, lider innego zespołu z Ekstraklasy, czy tak jak Slisz, który też jakby z myślą o przyszłości już sprawdzony w Ekstraklasie przychodzi. Pan ten kierunek chciałby kontynuować, czy próbować więcej takich strzałów, jak na przykład Pekhardt? Wydaje mi się, że to zawsze będzie pewnego rodzaju równowaga, którą musimy osiągnąć. Znaczy, ona się będzie składała z trzech elementów. Jeden element to są nasi zawodnicy, wywodzący się z naszej akademii, młodzi, bądź tacy, którzy się do nas przyłączają, również młodzi Polacy, którzy są perspektywiczni. A tacy drugi starsi element... Polacy, ale jeszcze perspektywiczni, jak na przykład Bartosz Kapustka. Jest w ogóle coś na rzeczy? No, Radek wspominał, że z Bartkiem były rozmowy i chcieliśmy go ściągnąć rzeczywiście w zeszłe okienko. A chodzi mi teraz, tak? No teraz, szczerze mówiąc, nie wiem, czy teraz. No, nie wiem, na ile to Radek akurat prowadzi te rozmowy, także nie wiem, na ile dzisiaj ten temat jest aktualny. Na pewno nie jest strasznie aktualny, bo gdyby był, no to bym był świadom tego. Także Bartek niewątpliwie jest takim piłkarzem, którym ja zawsze się wypowiadałem, że szkoda, że nie przyszedł do Legii zamiast do Leicester. Jeszcze pograć w Legii rok czy dwa. Oczywiście mówię to w pewnym zrozumieniu sytuacji. Nas nie było stać na Bartka Kapustę, że nie mógł do nas trafić. Natomiast z punktu widzenia takiego piłkarza właśnie wtedy, w tym okresie, zresztą podobnie dzisiaj można powiedzieć o takim Bartku Spiszu, który jest stał się wyróżniającym piłkarzem na swojej pozycji w lidze, ale jednak jeszcze cały czas zdecydował, że gra przez jakiś czas w Legii może mu dobrze zrobić. I ja jestem przekonany, że to jest prawidłowa droga dla przynajmniej części z tych piłkarzy. Bartek Kapustka pewnie, gdyby wtedy znalazł się w Legii i pograł rok czy półtora u nas, byłby jeszcze na innym poziomie i pewnie ta aklimatyzacja w bardzo dobrym klubie zachodnim przebiegłaby być może trochę lepiej. Ale to są wszystko, to jest trochę gdybanie, no bo to każda sytuacja jest inna. Natomiast my niewątpliwie również będziemy zawsze patrzeć na wyróżniających się ligowców, nawet bardziej doświadczonych Polaków czy nie Polaków, którzy sprawdzili się w Lidze Polskiej, i będziemy starać się uzupełniać to na tyle najlepszymi zawodnikami, jakich możemy znaleźć z zagranicy. Niewątpliwie ci z zagranicy raczej patrzymy na nich jako powinni być wzmocnieniem i to nawet naszej pierwszej jedenastki zwykle. Albo przynajmniej kimś do poważnej rywalizacji o tą jedenastkę. A tacy sprawdzeni obcokrajowcy z Ekstraklasy jak Krystian Gytkiewicz czy Filip Mladenowicz na przykład? No Krystian wydaje mi się, że chyba raczej pojedzie gdzieś za granicę. Z Filipem no nie wiem, jaka jest obecna sytuacja, szczerze mówiąc. Mhm. Jasne. A jeśli chodzi o odejścia? Pan bardzo chciałby zachować tych, którzy teraz... Inaczej, czy ktoś w ogóle jest na sprzedaż i są poważne oferty? Nie pytam o Garbownika, bo nie zdążylibyśmy wymienić wszystkich, natomiast pytam o innych. Znaczy, piłkarze Legii zawsze cieszą się dużym, jeżeli grają, tak jak grają, jeżeli wygrywają, no to... Tylko czy pan jest otwarty w ogóle na rozmowy w sprawie Lukiniasza na przykład?
Znaczy, dzisiaj nie jestem otwarty na rozmowy w sprawie Lukiniasza, no ale z drugiej strony, jeżeli przyjdzie szalona oferta, która też położy na stole takie pieniądze, które będą miały sens dla klubu, no to oczywiście się zastanowię. Natomiast nie sądzę, że dzisiaj naszym celem powinno być sprzedanie Lukiniasza. On ma jeszcze sporo do zrobienia tutaj. Zaczął się rozwijać, fajnie się aklimatyzuje, dużo daje drużynie, dużo daje również z punktu widzenia kibiców. Bo gra bardzo atrakcyjny futbol, jest ważną częścią tej drużyny. Także to odejście jego na pewno byłoby osłabieniem Legii. Na dzień dzisiejszy nie planujemy czegoś takiego. Natomiast każdy właściwie z zawodników Legii ma oferty i ma propozycje, i mówi się o tym, że może zawsze gdzieś znaleźć miejsce gdzie. Także tutaj. Ja to postrzegam jako coś bardzo pozytywnego. Natomiast na końcu też wiem, że my tworzymy takie warunki i również od strony finansowej, ale nie tylko finansowej, właśnie od każdej innej strony, właśnie tej szatni, właśnie całego zadbania o piłkarzy, całej organizacji klubu, że nie ma tak wielu klubów, które są w stanie z nami konkurować. Oczywiście one są na wyższym poziomie, gdzieś tam szczególnie w tych największych ligach i w tych największych klubach, ale jeżeli chodzi o ten średni poziom klubów w Europie, rzeczywiście my jesteśmy bardzo atrakcyjnym i coraz bardziej atrakcyjnym miejscem.